Siemaneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jak co tydzień mam dla was kolejną porcję Happy Wheels. Jak zawsze zagramy sobie w najlepiej ocenione mapki w tym tygodniu, więc przechodźmy do gry. Okej, pierwsza mapka na dzisiaj to Kitten Cannon, czyli kurczę, wyrzutnia kotków. Zobaczymy, o co w tym chodzi. Space, zaczynamy, up and down, to się tutaj celuje, tak? Tak jest i shot się strzela. Czy spacją mogę też strzelić, czy muszę nacisnąć? Myślę, że takie średnie, okej, czyli muszę nacisnąć. Taką średnią tutaj pole nachylenie wybierzemy, żeby kotek... no właśnie. Mamy kotka. I co? Aha, to jest taka gierka, dobra. Jak wiecie, są takie gierki... Są takie gierki w internecie, które wyrzuca was i musicie jak najdalej dolecieć. To jest jedna z tego typu gierek, więc spróbujemy raz jeszcze. Teraz weźmiemy taki kąt i spróbujemy. Dobra, ale... O nie, tu za wolno wystartowaliśmy. Zdecydowanie za wolno. Ale, dobra, trafiliśmy ładnie w beczki wybuchające, które nas wyrzuciły. Jeszcze trampolina nas wyrzuci. I beczki. I... jak my to ominęliśmy? Dobra, torpedo... O, już teraz nie ominęliśmy. Ale szkoda, że nie jest napisane, ile metrów przylecieliśmy. Spróbujemy raz jeszcze, bo gra wydaje się całkiem spoko. Znaczy, ten tryb wydaje się całkiem spoko. Ale brakuje mi tutaj po prostu licznika metrów. Spróbujemy raz jeszcze. Dobra, teraz weźmiemy troszkę mniejszy kąt. Taki. O nie, no dalej znowu nie polecieliśmy z... myślałem, że jako... No serio? Serio? No jeszcze lecę. Dobra, udało się przeskoczyć. Leci mi krew. Co się stanie? Joachim Lew. Taki rym. Dobra, teraz wystrzeliłem się pionowo w górę i co? I spadnę zaraz obok armaty, więc... Dobra, z tej mapki już wystarczy, przechodźmy do następnej. Tak więc kolejna mapka to Save Yourself, czyli taki typowy Matrix, tylko że... ładnie to zrobiłem, bo dostałbym tym harpunem, czy czymś tam w nogi, ale udało mi się jakoś w ostatniej chwili podskoczyć, więc... No jak zawsze, zawsze mi się udaje praktycznie to. I tyle. Kolejna mapka nazywa się Learn How to Fly. Musimy nacisnąć Z, a potem po prostu strzałkę w górę, żeby lecieć do przodu, tak? Czyli taka grawitacja, znaczy brak właśnie grawitacji. Flip. Okej, zrobiłem flipa, no... Dodge some objects, czyli powinienem unikać obiektów, bo urwały mi rękę. Dobra, to mi się udało. You really good at this. Oh, what, what? No i teraz mam taki problem, że nie mogę po prostu przelecieć dalej, ale telewizor mi troszkę pomógł. Do góry, na dół, do góry, na... Oh, fuck. Ale szło całkiem dobrze. Jakim cudem miałbym przejść te harpuny? No muszę stwierdzić, że to jest naprawdę dość trudne, dobra. Na dół. Maszesz, kurde. To jest ciężkie. Jeszcze raz. Ale lecę szybko, za szybko. Do góry, na dół. No fuck. O. Dobrze, na dół. Żyję. Na dół. Do góry. Dobra, ostatni raz próbuję, jeżeli teraz się nie uda, to trudno, już trochę w to gram, a niestety też nie mogę sobie pozwolić, żeby grać pół godziny w jedną mapkę, bo mogę w tym czasie nagrać dla was inne odcinki na przykład, ale spróbuję jeszcze raz, bo mapka wydaje się naprawdę spoko. O, może to był dobry pomysł. Jeszcze raz, ostatni, przysięgam. Telewizor mnie popchał. Ajajajajaj, było blisko, naprawdę. Jeszcze raz. Ta mapka jest bardzo ciekawa, dlatego chce mi się w nią grać, bo to jest coś innego niż zawsze, nie? Dobra, zrobiłem flipa. Prawie jakbym zrobił... O, teraz się rozpędziłem znowu, ale znowu mnie krzesełko wyhamowało. Dawaj, tutaj telewizor mnie popcha. Dobra. Papa. Kolejna mapka na dzisiaj to Destroy the City, czyli zniszcz Wizard's Revenge. Okej, czyli zniszcz miasto. Świetnie. Kołę niszczymy, tutaj cheerleaderki, czy tam cheerleaderów, tutaj jakieś wózki, czy tam auta, no nie wiem, na razie to zbyt imponująco nie wygląda. Tu jest mag, o nie, dobra, ja już to znam. To jest złe, dobra, czyli wizard się tutaj na nas chciał zemścić, ale i tak nam się udało. Restauracja też poszła, tutaj kolejny park. Ha, 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 bug, o nie, do tyłu, dobra, tutaj mnie nie trafi. Pięknie, tu kolejny wizard.
Uuu, oni do mnie strzelali. Ten tu sam się rozwalił. Znaczy tak po prostu się rozpadł. Dobra, dalej jestem, kurczę, mistrzem. Królem Albanii jestem. You are dead. Nie no, aż tak źle to nie jest. Kurde, dałem radę. Uuu, tego się nie spodziewałem i to tak całkiem szybko to zrobił. Koniec. Koniec. Dobra, całkiem fajna mapka, muszę przyznać. Całkiem przyjemna. Więc przechodzimy do następnej. A kolejna mapka nazywa się Freeze Rope Throw. I co ja... Tu jest rope... O! Press the key if you died. Okej, nie wiem... Dobra, spróbujemy raz jeszcze, bo naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi. Throw the rope. No prawie. A nie, udało się. Dobra, udało się, ale wiecie, ja to jestem... Jestem prawilnym człowiekiem, chcę to przejść tak, jak się powinno to przejść, więc spróbujemy raz jeszcze. Raz łapiemy i teraz rzucimy. O! I teraz powinno być spoko. Dokładnie. Teraz wyszło, teraz pełnoprawne zwycięstwo, więc... Fajnie, tego też jeszcze nie było, w to też jeszcze nie grałem, więc... Bardzo lubię testować nowe rzeczy, więc świetne. Okej, kolejna mapka nazywa się Green Impossible. I jak zawsze mamy tutaj swojego Pogomana. I jak zawsze też zrąbałem. Próbujemy przeskoczyć najpierw, ale to może być ciężkie, jak już tak patrzę. Op! Dobra, nie wiem, może najpierw trzeba tutaj wskoczyć. Tam jest ta niby bomba, nie? A takie... O! A tych bomb się używa do tego typu rzeczy, ale czekajcie. Gdybym ja na przykład tak wyskoczył, też nie. Tak też nie. Nie no, jestem ciekaw, czy po prostu można tam dolecieć. Wydaje mi się, że chyba jednak nie. Dobra, spróbujemy z wykorzystaniem... Łop! Okej, tak można tutaj dolecieć. No i co teraz? O! Nie tak. Dobra, najpierw zrzucimy tą bombę. A teraz spróbujemy tam wskoczyć. O! Udało się? Nie udało się. Survived. If not, do it again. Okej. O! Dobra, udało się. No! Pięknie, pięknie, ale co tam mi się harpun wbił i tak w brzuch, ale to już bez. Okej, kolejna mapka nazywa się Harpoon Master. There are 5 stages you have to complete. Click down here to start. Okej, czyli mamy 5 jakichś stage'ów do zrobienia i o co tutaj chodzi? Stage 1. Moja babcia mogłaby to zrobić, okej, tu są jakieś rzeczy. A, czyli to są wykrzykniki, w których miejscach będą spadały... Harpuny, to wydaje mi się, że całkiem będzie prosto. O, stałem właśnie na jednym. Wydaje mi się, że całkiem będzie proste, chociaż pewnie będzie jakiś stage, który nas bardzo, ale to bardzo zaskoczy, bo wszystko będzie pewnie w harpunach. Tak może być. Dobra, na razie trzeci stage zrobiłem, czwarty, ciężki. Ciężki stage. O, do tyłu! Dobra, udało się. Sorry za krzyki, ale jestem piąty stage i co teraz będzie w piątym stage'u? I can't finish this. Ultimate. To było ultimate. Naprawdę, to było kurde mocarskie. Mamy to panowie, panie i panowie, zrobiliśmy pięknie. Okej, kolejna mapka to The Ultimate Fight. Wow! Tego się nie spodziewałem. Chociaż po nazwie już powinienem się tego spodziewać, więc spróbujemy jeszcze raz. Use the sword. Okej, mam tu sworda. Ops! Ops! Nie udało się. To będzie ten moment, mówię wam. Ajajaj. Teraz mi się uda. Ups. Prawie. A no dobra, udało się. Spadł, ale dostałem. A chciałbym to zrobić tak, żebym nie dostał. Jeżeli się da, to ja zrobię jeszcze raz. Jeżeli się nie da, to już będziemy przechodzili do następnej mapki. Dobra, dawaj cwaniaczku. O, udało się. Właśnie tak chciałem to zrobić. Tak jak powinno się to zrobić, więc teraz przechodzimy już do następnej mapki. Okej, kolejna mapka to Mystery Ball Throw, czyli... Reload. This is reload. Okej, czyli musimy rzucać do tych... No wiecie, czym się różni ball throw, nie? Jackpot. A win. Okej. No właśnie, w tym wszystkim chodziło o to, że tutaj nie było napisane, jaka przegródka daje zwycięstwo czy coś. I po prostu było to takie niewiadome, nie? Spróbujemy raz jeszcze, żeby pokazać wam dokładnie, o co chodzi. Na przykład jak teraz rzucę tu, to
Timmy spadł. No i ja nie wiem tak naprawdę, co ja znajdę, nie? Rzucę tutaj, to dostaję jakieś owoce. Rzucę tutaj, to dostaję jackpota i wygrałem. Więc o to właśnie chodzi w tej mapce. Całkiem myślę, że ciekawe, chociaż powinna być troszkę bardziej dopracowana. Okej, okay, kolejna mapka na dzisiaj to Soccer Ball wersja druga, czyli musimy strzelać do bramki. Niby wygrałem, ale tak naprawdę nie wygrałem, bo powinienem trafić gola. Myślę, że jak zrobię to tak, no właśnie nie wiem zbytnio jakbym miał to zrobić, bo boję się, że to za mało jest trochę. O! Dobra, to było dobre. Headshota zaliczyliśmy, ale myślę, że w taki sposób można by było wygrać właśnie w taki sposób, żeby tą piłkę jak najbardziej do góry podkręcić, nie? Piękna bramka. Kurde, jak prawie jak Polacy na mistrzostwach Europy. Ciekawe, czy Niemcom strzelili, bo ten odcinek nagrywam w dzień meczu, tuż przed meczem. Jestem ciekaw, jak tam nam pójdzie z Niemcami. Wy już pewnie ten odcinek zobaczycie po meczu, więc możecie mi w komentarzach napisać, jak poszło, chociaż sam pewnie będę wiedział, jak poszło. Ale taka mała zabawa dla was, więc przechodzimy do kolejnej mapy. Okej, okay, mapka Battle Run, czyli coś, co bardzo lubię. Lubię czy nie lubię? Lubię Battle Runy. Bardzo ładnie na razie idzie i już. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jest jeszcze... to dla Slogomana mapka. Jest jeszcze jeden... Huge Battle Run. Tego jeszcze nie było, ale spróbujemy. No na razie tak ciężko się po tych butelkach jeździ, panowie. Ciężko, bo taka typowa technika Battle Runów nie działa. Bo jak się na tylnym kole jedzie, to się i tak podskakuje. A tutaj jak się podskakuje, to przypał. Aj! O! Kurde, to było dobre. Dawaj. Jest, dobra. To było naprawdę fajne, naprawdę. Bardzo super mapka. Tego jeszcze nie było, ja naprawdę lubię bardzo nowe mapki. Chociaż nie gram w te Happy Wheels, jakoś milion odcinków nie zrobiłem z tego. To i tak, no już niektóre mapki są bardzo podobne do siebie. A takie mapki zawsze dają coś nowego, coś świeżego do gry. Więc więcej tego, więcej. Okej, okay, ostatnią mapką dzisiejszego odcinka będzie Neon Rope Swing, czyli po prostu chyba Rope Swing zwykły, tylko że z odblaskowymi kolorami. Nie powinienem tego chyba robić, więc spróbuję jeszcze raz. Noga mi się zaklinowała. Halo? Puść! O, dobra, puścił. Nie dolecę. Teraz na spokojnie, tu się puszczam, tutaj spadam. Tu łapię pięknie. Złapałem nie tak pięknie wcale, jak mi się wydawało. Jedną ręką może być już ciężko tego dokonać. Tutaj się puszczam. Złapałem rope swinga, tylko takiego trochę słabego. Dobra, tutaj też złapałem. Ej, ciężkie to jest nawet. No nie. A, dobra, tak trzeba było. Już myślałem, że tam spadłem. To było naprawdę całkiem ciężki rope swing. Zazwyczaj one są bardzo proste. A ten nie był taki prosty, jak mi się wydawało na początku, że będzie. Dobra, ludzisko, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to koniecznie zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.